Witajcie moi drodzy, mam kolejny pojedynek całkiem udany, który stoczyłem pomiędzy Raidenem J2M3 a graczem Zenu Joe, który leciał BFMG2. Oprócz tego epizodycznie wystąpili selekcjoner 0721 oraz, jaką mu tam było, Kiki Damora. No to lecimy. Rzecz cała działa się na tej nowo dodanej mapie, gdzie walka toczy się na dużych wysokościach. I to się dało odczuć, bo ten Raiden no praktycznie zdychał. Tutaj pilnowałem Messerschmitta 410, który miał, tak wyglądało przynajmniej, ochotę na zaatakowanie mnie od dołu, teraz Tajfuna. W tym momencie usłyszałem coś z prawej. Zerknąłem i zobaczyłem BFA G praktycznie w ostatniej chwili. Jak go zobaczyłem, to w celu nabrania energii robię splitesa do dołu. Przy okazji tutaj dostrzegam zakradającego się Kiki Damora. W czym on tam leciał? W Tajfunie. No i pętlą zaczynam przeciwników wyrabiać i w tym momencie dołącza się selekcjoner na trzeciego. Machnięciem sterem kierunku odbijam nos maszyny w dół, schodząc mu z linii ognia i koncentruję swoje wysiłki na Tajfunie, bo pamiętam, że ten samolot na dużych wysokościach ma problemy z lataniem i przez to powinien być w miarę łatwym celem. No niestety Noobshield na nim działa całkiem dobrze, tylko się z niego dymek podniósł i nic więcej. Tutaj mój Raiden coś nie nadążał za podążaniem nosem za myszką. Dlatego tylko tak sobie za tym Tajfunem postrzelałem na wiwat. Kontrolne zamknięcie w tył, gdzie jest BFG2 oraz Hurricane. No i są jednak zbyt blisko, abym mógł bezpiecznie kontynuować ostrzał Tajfuna, dlatego decyduję się na ucieczkę w stronę swojego spawna, jednocześnie wywijając się im spod ostrzału. Niestety trochę małą tą mapkę zrobili. Uciekając przed nimi, mam okazję do ostrzelania tego A26. Co też mniejszym czynie, jakiegoś tam strzelca ustrzeliłem albo co, sądząc po dźwięku. No i kontrolne zerknięcie, gdzie są przeciwnicy. O! Widzę, że już Hurricane został w tyle, ostał się tylko sam ten G2. No to pora, żeby dobrać mu się do ogona, a nie tylko uciekać. Robię ostrą climbing spiral ze skręconą przepustnicą po to, żeby przeciwnik przestrzelił, ale widzę, że chyba na tej wysokości BFG2 coś nie domaga, bo jednak nie zbliżył się do mnie znacząco, chyba że przeciwnik też skręcił przepustnicę. No ale nic, jest ładnie upozycjonowany do rozpoczęcia Rolling Scissors. To też zaczynam go wciągać w ten manewr i odpowiednio manewruję przepustnicą na szczycie pętli, tak żeby on mnie wyprzedzał, i to po chwili się udaje i mogę go zacząć ostrzeliwać. A przeciwnik w akcie desperacji jest zmuszony rokować do kanionu. Tutaj oberwał ode mnie krytyka i po chwili został spizgany. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!